No i witajcie. Pierwsze co musimy zrobić, to załadować busa. No, chwilowa zmiana scenerii, bo musiałem tutaj na lewą stronę taki wielki karton wsadzić. A teraz wjeżdżają motory. Silniki. No, przymocowany jest git. Chwila przerwy na kawkę z automatu. No i zostało 40 minut odjazdu. No to jak ruszymy, to wam wszystko dokładnie opowiem. Może nie dokładnie, ale poopowiadam, jak to wygląda dalej. No, a tymczasem czas na kawę. Muszę ewakuować stąd swój gimbal albo miejsce, muszę zrobić na resztę rzeczy. Na razie. No, teraz oficjalnie witajcie w nowym odcinku. Drugi odcinek z pracy. 10:20. Ruszam 5 minut niż powinienem później, ale nie jest źle. I tak dojeżdżam teraz do pierwszego przystanku, muszę przecisnąć się przez całe miasto. No i na pierwszym przystanku czekam, przeważnie zawsze czekam z 5, 6, 7 minut, tak do 10:18, a jestem tam 10:13, tak średnio.
chociaż czasami zdarza się szybciej. 10:07 to mam ponad 10 minut na chwilową przerwę, no. Ale tam jest zawsze taka niepewność, czy coś dostanę, bo teraz jadę, nic nie dostarczam, tylko to jest taka firma produkująca, momencik, to jest taka firma produkująca tłumiki, wydechy, katalizatory, takie rzeczy, no i jadę tam, czasami jest coś do zawiezienia dalej, czasami nie, odbieram po prostu rzecz, odbieram po prostu te tłumiki. Jak nic nie ma, to jesteś zadowolony, jak coś jest, no to niestety dochodzą mi nowi klienci. No ale tak to już jest. Jedziemy. Na pierwszym przystanku będę za jakieś 45 minut. Pierwszy przystanek zaliczony, nic dla mnie nie było, także jest dobrze. Dzisiaj mamy jeszcze 10 przystanków, a klientów takich docelowych 8. Jak na razie, no zawsze mogą do mnie z biura jeszcze zadzwonić i mi kogoś dorzucić, co nie? No ale... ale mam nadzieję, że nie. To się nie zdarza często. W ostatnim tygodniu mało było takich nagłych telefonów. Mam nadzieję, że teraz też będzie mało. No sorry za ustawienie kamery, ale nie mam za bardzo tutaj jej gdzie przyczepić. No i w takim dziwnym położeniu jest. No i drogę też nie mam teraz za bardzo jak nagrywać, ale spróbuję później tutaj rozłożyć gimbala i w tą stronę może uda się nagrać kawałek jakiejś trasy, znaczy jakiejś tej trasy. Mam nadzieję, że coś tutaj wymyślę. No a też nie mam za bardzo czasu, żeby kombinować z tym, bo tutaj wiadomo, trzeba jechać, trzeba gaz, trzeba cisnąć. No, zobaczymy. Ten odcinek powstaje z tego powodu, że było dużo pytań o tą pracę, jak to tam dokładnie wygląda, jakie zarobki. No o zarobkach wam nie powiem, no bo wiadomo, to kwestie finansowe, to są prywatne rzeczy. Ale jeśli chodzi o pracę, no to tyle co wam mogę pokazać, to spróbuję. Jeżeli takie odcinki z pracy wam się spodobają, to może częściej będę coś wrzucał, zobaczymy. Bo akurat no też tutaj nie ma za bardzo możliwości, bo trzeba szybko, a też nie chcę za dużo rzeczy pokazywać, nazw firm i tak dalej, bo to nigdy nie wiadomo, czy to jakiś przypał będzie, czy nie. Dlatego na razie to tylko taki drugi odcineczek z tego, z pracy i zobaczymy. Wiecie, jak chciałbym na przykład nagrać jeszcze jak gdzieś tutaj rozładunek albo załadunek, co mam przedostatni punkt, mam taki, że to jest od poniedziałku do czwartku, jadę pod sam Flensburg i tam mam taki przystanek, że po prostu muszę całego busa zapakować różnymi rzeczami, kartony, drzwi, szyby, tarcze hamulcowe, akumulatory, różne rzeczy, pakuję całego busa. Potem wiozę to do Hamburga na rozładunek. No i to też chciałbym nagrać kiedyś, ale no wiadomo, nie ma takiej możliwości, no bo tam na kartonach, na wszystkim są naklejki z logiem firmy, no to byłoby to widać, a po drugie, jak miałbym rozkładać gimbal tam, potem go chować, to też mi za dużo czasu zajmuje, a tam niestety liczy się czas, 15-20 minut, żeby wszystko zapakować, żeby ogarnąć i trzeba ruszać dalej, żeby zdążyć dojechać z powrotem do Hamburga, no bo siódemka, autostrada, różne rzeczy mogą się wydarzyć. Już się zdarzyło parę razy, że jakiś korek był i trzeba było objeżdżać, to no dlatego sami rozumiecie. Zbliżamy się już do pierwszego klienta w Hajdę. Zaraz zobaczycie, że to
szybka akcja będzie. No, ruch na drodze dzisiaj względnie dobry. Żadnych wyprzedzających się ciężarówek, nic się tam za bardzo nie działo. Teraz tak, muszę zapisać sobie godzinę, o której tu jestem. 12:12. No i tyle. ZW. 2 hours later. No i jestem z powrotem. Teraz do drugiego klienta. 4 minutki. I kolejny przystanek. No to tak jest, akurat tutaj w Hajdę tak mam, że mogę mieć maksymalnie tam, nie wiem, 3-4 klientów. Potem jadę do następnej takiej większej miejscowości, no to jest do Huzum, 40 minut też jazdy i tam też się zdarza przeważnie dwóch albo jeden. No ale czasami tak jak dzisiaj mam jeszcze dwóch dodatkowych, do których muszę zawieźć silnik i bagażnik dachowy czy coś takiego, nie wiem, bo jest w kartonie. No nie są to moi klienci tacy stali, ale po prostu jak są takie większe rzeczy, no to nie zostawiam ich dla innego kierowcy, bo on nie ma jak tego później rozładować. No a ja, tak jak widzieliście, mam tą Amazę do silnika, no i tej palety nie byłoby jak przepakować, co nie? Znaczy byłoby jak, ale nie ma sensu po prostu. No bo to jest ten kierowca, do którego teraz jadę się z nim spotkać, zostawiam mu to, co dla jego klientów, a reszta jest moja po prostu. No i ten silnik i ten bagażnik z tą paletą jest też dla niego. No ale nie będziemy tego tutaj przepakowywać, a tam do tamtych klientów mam w sumie od swoich niedaleko, więc nie jest to problem. A wiecie, trzeba sobie pomagać. Czasami ja coś od niego wezmę, jak ma za dużo, czasami on ode mnie, no i można sobie jakoś dostosować czas pracy i trasę, żeby każdemu pasowało. No ja się teraz zbliżam już do drugiego. No kurwa, gdzie masz autobus, ty imbecylu? Co za autobus zasrany. Bez kierunkowskazu rusza z zatoczki i prawie wjechał we mnie. Dobra, dojeżdżam, także widzimy się później. No i załatwione, lecimy dalej. Tutaj trochę dłużej zawsze schodzi, ponieważ właśnie wymieniam się tymi towarami z innym kierowcą. Towarami. Wymieniam się tymi paczkami z drugim kierowcą, no i po prostu zawsze tutaj trochę dłużej schodzi. 5 do 10 minut, zależy ile jest ładunku na busie. No, czasami on też dla mnie coś ma, ale to się akurat rzadko zdarza. Przeważnie ja tylko dla niego. No bo to jest tak, że on tutaj krąży po okolicy, a ja wszystko, co zabieram, zabieram z magazynu głównego, no i przywożę to jemu, bo bez sensu by było, żeby on jechał do Hamburga po odebrać te wszystkie paczki. Ja jemu przewożę, on tutaj rozwozi po swoich klientach, a on tutaj też od jednego, z jednego magazynu, takiego innego, odbiera jakieś tam paczki, przeważnie tylko dla siebie. Czasami zdarzy się, że jedną albo dwie ma dla mnie, no i też muszę ją dostarczyć, no ale to skrajne przypadki. No i teraz wyjeżdżam z Hajdy, za chwilę jadę do Huzum. W ogóle nie, teraz się zacząłem tak zastanawiać, nie wiem dlaczego zawsze mówię w liczbie mnogiej, że jedziemy, albo idziemy, albo coś takiego, jak przecież to ja, ale po prostu
mówiąc do Was, czuję to tak, jakbym po prostu był tutaj razem z Wami. Nie wiem, dziwnie, podświadomie jakoś tak to działa na mnie. I mówię w liczbie mnogiej, mając na uwadze to, że też oglądacie w danym momencie ten materiał, no i tak jakby przemieszczacie się ze mną razem. No, mam nadzieję, że nie brzmi to jakoś głupkowato, no a najwyżej, może kiedyś się tego oduczę. Silnik do wyjęcia jeden, także lecimy z tym. Normalnie się tam cofa, wjeżdża się tyłem, no ale że mam silniki z boku, to wolałem sobie trochę dalej stanąć. Tam bym ich z boku nie wyciągnął po prostu. Dobrze, tu jeszcze jeden karton miałem. No i tyle. Tyle. Tego już nie przepinam, bo następny klient za parę minut, także nie ma sensu. Do zobaczenia później. Lecimy dalej. Tak jak widzieliście, silnik, jeden silnik wyciągnięty. Wcześniej byłem u klienta wypakować tą paletę dużą, taką miałem na całą długość auta praktycznie. No i powiem Wam tak, denerwują mnie takie sytuacje, kiedy przyjeżdżam, dobrze wiedzą, bo przecież przyjeżdżamy codziennie do nich, czy co dwa tygodnie, czy co dwa dni, wiedzą, no i trzeba czekać, bo oni teraz drukują papiery, bo do zwrotu są potrzebne takie Lieferscheiny, no i po prostu muszą je dołączyć do tego, no i oni teraz dopiero to drukują, kiedy ty już jesteś i czekasz. No i czekałem chyba 5 minut, no to razem z wyładowaniem tej palety ze wszystkim ponad 10 minut się zeszło. No to jest, kurde, mój cenny czas, co nie? Ja tutaj mam napięty grafik, a oni każą czekać, no dlatego takie rzeczy mnie denerwują, no ale niestety trzeba. No teraz następna rzecz mnie denerwuje, ciągnik się wrypał, no i korek się za nim ciągnie, a nikt go nie wyprzedzi. No a ja mam za daleko, bo to ja jestem chyba 8 albo 9 samochodem, no i nie ma szans, żebym zdążył. Słuchajcie, w tej branży trzeba mieć bardzo dużą cierpliwość po prostu, no, tak Wam powiem. Trzeba być takim zimnokrwistym, no. Dobra, lecimy dalej. Teraz mam przed sobą 40, no teraz już nie jest, 30 minut jazdy taką krajówką numer 5. Tutaj jeszcze wszystko może zdarzyć, bo na razie jest pusto zawsze, a po jakimś czasie się ciężarówki pojawiają. No, ciężarówki w Niemczech mają ograniczenie do 60 na takich drogach krajowych, nie licząc autostrad i ekspresówek, więc jak
No jak wyjedzie taka ciężarówka, no to po prostu trzeba ją wyprzedzić albo jechać za nią, jak nie ma innej opcji. No i to normalnie w Niemczech jest 100 na godzinę, a taka ciężarówka jedzie 60, w porywach do 70, no to 30 km mniej, to jest dosyć duża różnica. No i czas też wtedy się trochę zwiększa w dotarciu do celu. No, no i dobra, jadę. Co jeszcze mogę wam powiedzieć o tej mojej pracy, kurde? Tak jak widzieliście w pierwszym materiale, zaczynam o 9:15, mam godzinę na załadunek busa. W tym czasie jeszcze tam, jeszcze z magazynu to noszą różne zamówienia. W tym czasie ja ładuję busa, no i 10:15, jak się uda, to czasami 5-10 minut szybciej, czasami 5 minut później mam odjazd. Czasami też się zdarza, że trzeba poczekać trochę dłużej, 10-15, czasami nawet do pół godziny, ale to też są takie przypadki raczej skrajne, gdzie trzeba poczekać, bo na przykład kierowca wracający z nocki ma coś dla mnie, no i ja muszę czekać, że na to, aż on wróci, wziąć to od niego, no i dopiero mogę ruszyć i dostarczyć też tą paczkę, bo akurat to jest mój klient, co nie? No, no to w takich przypadkach jest trochę lipa, bo to wszystko, cały plan podróży może się zepsuć przez takie oczekiwanie, no ale przeważnie to jest góra 5-10 minut, więc nie ma problemu. Dokumenty, to może później wam pokażę, co tutaj się wypełnia z takich stałych dokumentów, takich typowo transportowych. A poza tym wypełniam taką listę, na której zapisuję sobie swoich odbiorców. No i zapisuję sobie na niej, o której godzinie dojechałem do danego klienta. No i ewentualnie, jak są jakieś komplikacje, czy jakieś tam dodatkowe uwagi, to też zapisuję. Na przykład, że była to paczka z nocki, powiedzmy. To wolę sobie to zapisać, że to było N. No i tyle. Aha, jeszcze musimy tutaj zaznaczać, że na przykład jest to paczka, co wysyła na przykład Toyota, Mercedes, BMW albo jakiś tam inny nadawca, no to też musimy zapisać, że to jest paczka wysłana przez BMW, powiedzmy. No i co, moi drodzy, ogarnięci, wszyscy klienci są, paczuszki dostarczone, teraz jadę na ostatni przystanek w pobliżu miejscowości Flensburg przy duńskiej granicy. No i tam mam ostatni załadunek, muszę całego busa zapakować i wtedy dopiero wracam na Hamburg. Mam malutkie opóźnienie, bo będę tam według mapy gdzieś około 15:15-20, ale nie ma tragedii. Najważniejsze, żebym przed 16 wyjechał, bo jak się po 16 wyjedzie albo o 16, to już jest strasznie późno, straszna lipa. A jak się wyjedzie tak za 10, za 15, mam nadzieję, że mi się to uda i że ruch będzie sprzyjający na autostradzie, no to tak do przed 18, jakoś 17:40-45 powinienem być w Hamburgu na wyładunku na Billbrooku. No, także trzymajcie za mnie kciuki. Bus załadowany po brzegi. Ciężko się do 130 teraz rozpędzić, ale jakoś trzeba jechać. Przede mną 2 godziny jazdy autostradą do Hamburga na rozładunek. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę, suba, komentarz pod filmem, co byście chcieli zobaczyć w następnych filmach. No i widzimy się w następnych filmach na kanale Polski Hamburger. Pozdrawiam.